proszę pani, no proszę, Ano. Jeszcze raz się tak zachowasz, to ci wstawię uwagę. Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj nie mam makijażu, nie wiem, czemu jestem taka czerwona. Może dlatego, że przede mną stoi czerwone auto, a świeci dość mocno słońce i odbija światło, a może po prostu jestem czerwona. Jakie to ma znaczenie? Zaraz będę purpurowa, bo idę na siłkę. I dlatego też nie mam makijażu, nie potrzebuję siłki, nie potrzebuję makijażu na siłownię. Zdarza się tak, że idę z makijażem, bo potem od razu dziś jadę do pracy albo coś załatwić. Dzisiaj trening nóg, czyli to jest krótszy trening niż zazwyczaj, ale taki bardzo wycieńczający. Bardzo, naprawdę. Szczególnie, że jestem po przerwie. Dopiero od tygodnia chodzę na siłkę po takiej dość długiej przerwie. Więc no co zrobić, no. Może teraz przerw już nie będzie. Zobaczymy, moi kochani. W każdym razie bardzo dużo pytań pojawia się na temat mojego planu. I mój plan treningowy aktualnie układam sobie sama i ćwiczę różne partie mięśni. Aczkolwiek w przyszłym tygodniu, a gdyby ktoś pytał jak, no to sobie wpisuję w Google na przykład trening na siłowni na pośladki, trening na siłowni na biceps, trening na siłowni na plecy. I tak to właśnie łączę. Teraz mam 3 treningi w tygodniu, bo poszłam za waszą radą. Wcześniej jak chodziłam na siłkę, to robiłam 5 treningów i byłam wycieńczona i po jakimś czasie właśnie zrobiłam sobie przerwę, która miała trwać kilka dni, nie trwała kilka tygodni. Więc świadczy to o tym, że źle sobie dobrałam intensywność i to wy, dziewczyny, za co bardzo dziękuję, mnie uświadomiłyście, więc teraz bardzo dużo się ruszam, ale na siłkę chodzę 3 razy w tygodniu, żeby się wyżyć głównie po to, taki jest mój cel, żeby się wyżyć i żeby być silniejszą, no to też wiadomo. Także mam delikatną chrypę, bo właśnie ta pogoda jest taka niby wiosna, ale wczoraj i przedwczoraj było tak zimno, było po 10-8 stopni, zimny wiatr. Słońce niesamowite, jak siedzisz w pomieszczeniu i patrzysz za okno, to myślisz sobie, wow, ale gorąco, prawdziwa wiosna, a potem wchodzisz na dwór i jest jedno wielkie rozczarowanie. Także moja Oliwia też dzisiaj się obudziła z takim głosem, ale mówiła, że dobrze się czuje, więc normalnie poszła do szkoły. Niemniej ja dzisiaj mam parę rzeczy do zrobienia na komputerze, więc moim biurem będzie dom, bo logistycznie mi się tak fajnie to... Tylko mi się przytrafiają takie rzeczy. Czy tylko ja mam takie przygody? Typu plama, typu zepsucie się czegoś, czego pilnie potrzebuję, typu zatrzaśnięcie się pod prysznicem na siłowni? Serio? No tego jeszcze nie było. Chyba z, nie wiem, 8 minut szarpałam się z drzwiami, nie było nikogo, nie chciałam też wrzeszczeć, bo byłam nago pod prysznicem. Więc sytuacja po prostu straszna. I jak już się uwolniłam, to dosłownie wystrzeliłam z tej siłowni. Nie chciałam nikomu mówić o tym, co mi się przytrafiło. Mogłabym im w sumie powiedzieć, że coś jest z tymi drzwiami. Ale z drugiej strony może komuś to się przytrafi i nie będę taka samotna. Jestem zupełnie bez niczego, nic nie mam i to jest ostatni raz, kiedy będę mogła sobie tak zrobić z oczami na długi, długi czas, bo wracam do rzęs, tak moi mili, po prostu jestem tak spragniona zmian, a niby mi brakuje tych rzęs, a z drugiej strony pamiętam, że pod koniec noszenia już mnie trochę irytowały, no ale zobaczymy, no najwyżej zdajmy to tylko rzęsy, mam ochotę na rzęsy, dlatego że jak chodzę rano na siłkę, albo w ogóle mam takie dni bez makijażu, to jednak z tymi rzęsami czuję się dużo fajniej. Lubię swoją twarz bez makijażu, z naturalnymi rzęsami też, ale z rzęsami jakoś tak jest jeszcze bardziej komfortowo. W razie, gdyby coś nagle wypadło i trzeba gdzieś pojechać i coś załatwić, no to człowiek jednak wygląda dużo lepiej, to oko nie jest takie zmęczone. Dzień dobry, witam w restauracji McDonald's, proszę o zamówienie. Dzień dobry, poproszę małą kawę z mlekiem. A macie może mleko bez laktozy albo sojowe? Mamy sojowe. To z mlekiem sojowym. I to miała być duża biała, tak? Nie, mała niech, albo średnia. Dobra. Dobrze, 7,90 i zapraszam piękna odbierz. Dziękuję bardzo. The haters, man, 'cause I got full sheets at the Lakers. See me on the
Muszę chwycić kawę po drodze, bo ciężko, kochani, ciężko. Ledwo chodzę, ledwo zeszłam po schodach, ale nie chcę się żalić, bo zawsze tak jest po treningu nóg, także wiedziałam, na co się pisze. Skończyłam pracę na dziś. Jestem zmęczona. Nie tylko przez to, że miałam bardzo żmudną rzecz do zrobienia, ale też czuję efekty porannego treningu. Więc, żeby się dobić, biorę psa, idę na długi spacer. Po drodze zajdę po Oliwie do szkoły. Wrócimy, usmażymy rybkę, zjemy obiad. I plan jest dzisiaj bardzo ambitny, bo chciałabym posprzątać całe mieszkanie tak, aby mieć troszkę więcej luzu w sobotę, czyli jutro. Mam nadzieję, że ten plan zrealizuję, bo nieraz już chciałam posprzątać w piątek, ale jak już przychodziło to takie późne popołudnie, to już mi się totalnie nie chciało, już taki kryzys, już nawet nie po całym dniu, ale tygodniu nadchodził. Jak widzicie, mam rzęsy bardzo delikatne, 2:1, z daleka nawet tak bardzo nie widać, że te rzęsy są doczepiane, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja nie lubię takiego mocnego efektu objętościowego, jaki kiedyś, dawno, dawno temu nosiłam. I dopiero po jakimś czasie zauważyłam, że nie widać było moich oczu. Moje oczy zniknęły pod rzęsami. Także fajnie, że dzisiaj pracowałam w domu i mam taki dzień... jak taki dzień można nazwać? Taki spokojny w sumie dość. Idziemy? Idziemy, Luisek? Idziemy po oliwkę? Na spacery? Tak? Stoję pod ścianą i czekam, aż ryba się dosmaży. Drugi raz jest na patelni, bo nie dosmażyła się. I mąż mi uświadomił, że dzisiaj piątek 13. I to wszystko tłumaczy. Wszystkie dwa niepowodzenia dzisiejszego dnia. Wspaniale. Ciekawe, co jeszcze dzisiaj mnie zaskoczy. Jestem ciekawa, jak tam wasz piątek 13. Piszcie mi na dole, czy macie jakieś nieprzyjemne wydarzenia, niespodziewane. Fajnie tak w piątek wieczorem posiedzieć sobie w czystym mieszkaniu, z takim poczuciem komfortu psychicznego, że jutro budzę się w sobotę, znaczy jutro. Jutro rano, jest sobota, budzę się w czystym i pachnącym mieszkaniu i nie muszę się spinać i sprzątać. A my od rana mamy takie plany, dzień będzie dość napięty, że w tle usterka leci. Dajcie znać, czy też lubicie, mój mąż lubi tutaj, siedzi obok. To. Także w tle usterka i straciłam wątek. A że jutro mamy napięty plan, więc poza tym, że mamy parę rzeczy do załatwienia, mam nadzieję, że też sobie odpocznę. A wieczorem, znaczy w sumie niedawno teraz, byłam po Oliwie w kościele, bo ona miała dzisiaj to spotkanie komunijne, pierwsza próba komunijna dla samych dzieci. I poszłam po nią z psem i poszłam na taki długi spacer, że po prostu to dobicie dla moich nóg. Więc teraz wrzucam film na YouTube'a, vlog z wczoraj, który już pewnie jest na kanale, mam nadzieję, że go oglądaliście. Dziwnie się czuję póki co z tymi rzęsami. Nie wiem, czy będę je nosić, czy będę je dopełniać. Zobaczymy. Na razie muszę się oswoić. Piotr jest średnio zadowolony, bo on woli, jak mam wszystko takie bardziej naturalne. Chociaż to dziwnie brzmi z moich ust, bo robię małe popraweczki czasami. Ale nie wiem, chyba większość mężczyzn woli kobiety takie bardziej w takim wydaniu naturalnym. No ale najważniejsze, jeżeli chodzi o mój wygląd, jest to, czy mi się podoba. Tak, Piotrze. Także obejrzymy usterkę, zrobimy kolację i będziemy odpoczywać sobie wieczorem w domu z dziećmi, może jakiś film obejrzymy. Także kochani, fajnie, że oglądaliście. Mam nadzieję, że film wam się podobał i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!